Dzień dobry. Szanowni Państwo, Konfederacja wzywa polski rząd, z jakichkolwiek partii ten rząd by nie został sformułowany, do zablokowania absurdalnego pomysłu przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej. Taki pomysł niestety już funkcjonuje na poziomie Brukseli. Wczoraj usłyszeliśmy od pani Ursuli von der Leyen, że Komisja Europejska zaleca rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Komisja Europejska uważa, zostało oficjalnie podane, że Ukraina w wystarczającym stopniu spełnia kryteria związane m.in. ze stabilnością instytucji gwarantujących demokrację oraz praworządnością. Usłyszmy te słowa dobrze i zdajmy sobie sprawę, jak one są absurdalne. Mamy Ukrainę, kraj, który jest pogrążony w wojnie. Kraj, który jest przeżarty korupcją. Słyszymy to regularnie, tak? Co tydzień niemal jest jakiś artykuł na temat korupcji, która niszczy nie tylko ukraińską gospodarkę, ale nawet ukraiński wysiłek zbrojny, bo okazuje się, że część na przykład pomocy wojskowej trafiającej na Ukrainę w ogóle nie trafia na front, tylko rozpływa się gdzieś po drodze. Taki kraj ogarnięty korupcją, ogarnięty wojną, nie panujący nad częścią swojego oficjalnego terytorium, jest przez Unię Europejską określany jako kraj gwarantujący stabilną demokrację, stabilny porządek instytucjonalny i praworządność. Jednocześnie słyszymy, że to Polska ma problem z praworządnością i że u nas trzeba tutaj wprowadzić głębokie reformy i poddać Polskę ogromnej presji, żeby tę praworządność przywrócić. To jest absurd, to jest pomysł, który po prostu gołym okiem widać, że nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Szanowni Państwo, jednocześnie Unia Europejska dąży do zmiany traktatów unijnych, dąży do tego, żeby istotne decyzje były podejmowane większością głosów. Wszystkie te działania składają się w jeden obrazek. Unia Europejska jest rządzona z Brukseli, Berlina i Paryża i jest kierowana w stronę państwa, które będzie realizować interesy nie mieszkańców Unii Europejskiej, nawet nie obywateli Niemiec czy Francji. Będzie realizować interesy niemieckich i francuskich wielkich korporacji. Dlatego, że to niemieckie i francuskie wielkie korporacje są jedynymi zainteresowanymi tym, żeby na przykład Ukrainę przyjmować do Unii Europejskiej. Nie potrzebuje tego unijna gospodarka, będzie to na szkodę unijnej gospodarki. Nie potrzebują tego obywatele żadnego unijnego kraju, dlatego że obywatele krajów unijnych chcą przede wszystkim uniknąć bycia wciągniętym w wojnę, w której Ukraina bierze udział. Potrzebują tego wielkie korporacje, które już najwyraźniej nasyciły się terenem kolonialnym, który został zrobiony z Europy Środkowej, potrzebują nowej przestrzeni, w której będą mogły wprowadzać swój kapitał, w której będą mogły przejmować firmy, w której będą mogły przejmować po prostu nieruchomości i spółki ukraińskie. Celem korporacji niemieckich i francuskich jest zrobienie z Ukrainy kolejnego postkolonialnego kraju, w którym będą mogły narzucać swój porządek, narzucać swoje zasady. I to jest to, do czego dąży w tej chwili Komisja Europejska. Polska jest ewidentnie na kursie, znaczy jest sprzeczne z polskim interesem narodowym, żeby Ukrainę przyjmować do Unii Europejskiej. Jest to sprzeczne z polskim interesem gospodarczym, politycznym, również militarnym, dlatego że byłoby to zrobienie kroku wciągającego Polskę i całą Unię Europejską w wojnę na Ukrainie. Dlatego wzywamy dzisiaj rząd polski, żeby dopóki mamy to prawo weta, tak, bo to niestety stoi w tej chwili wobec tych zmian traktatowych pod wielkim znakiem zapytania. Wzywamy, żeby zawetować i zmiany traktatowe, i żeby zawetować proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej, do czego mamy w tej chwili jako państwo członkowskie Unii Europejskiej pełne prawo i będziemy rząd polski, niezależnie od tego, z jakich partii on będzie sformowany, będziemy rozliczać z działania zgodnego z polskim interesem narodowym. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu rzecznik Konfederacji Annę Bryłkę. Szanowni Państwo, wczoraj Komisja Europejska zaleciła rozpoczęcie formalnych rozmów akcesyjnych Unii Europejskiej z Ukrainą. Wczoraj w Brukseli, tak jak tutaj poseł Michał Wawer powiedział, opublikowane zostały tak zwane raporty rozszerzeniowe, z których wynika, że nie ma wskazań dla ewentualnych zagrożeń, jeśli chodzi o akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej. Pranie brudnych pieniędzy, problemy z korupcją, nieczysty lobbying na Ukrainie to nie są elementy, które da się wyeliminować za pomocą unijnych regulacji, za pomocą unijnych rozwiązań.
Polska będzie krajem, który jako pierwszy i najbardziej dotkliwie doświadczy negatywnych skutków rozszerzenia Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że Polska i Ukraina w wielu obszarach mają po prostu rozbieżne interesy gospodarcze. A jesteśmy świadkami tych rozbieżnych interesów gospodarczych już w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach. Przede wszystkim na poziomie polskiego rolnictwa. Mamy do czynienia z importem artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy, niekontrolowanym, masowym. Mieliśmy te problemy już w momencie podpisania między Unią Europejską a Ukrainą umowy stowarzyszeniowej, gdzie w pewien sposób otworzono rynek unijny na artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy. Szeroko otwarto ten rynek w 2022 roku i mieliśmy gigantyczny kryzys i mamy cały czas gigantyczny kryzys zbożowy. Mamy problem z innymi artykułami rolno-spożywczymi, które zalewają polski i europejski rynek właśnie przez produkowane przez, eksportowane przez międzynarodowe agroholdingi, które mają swoje siedziby w państwach Europy Zachodniej, a prowadzą działalność na Ukrainie. Międzynarodowe koncerny z międzynarodowym kapitałem, agroholdingi, oligarchowie, z którymi polskie i europejskie rolnictwo po prostu nie jest w stanie konkurować. To jest jeden obszar rozbieżnych interesów. Czwarty dzień na polsko-ukraińskiej granicy, w przejściu granicznym do Rochusk, Hrebenne, Korczowa, trwa protest polskich przewoźników. Dlaczego? Dlatego, że polskie firmy przez to, że muszą spełniać szereg norm i wymagań, które nie muszą spełniać ukraińskie firmy, są wypychane z polskiego rynku. Protestują przeciwko temu, że po stronie ukraińskiej Ukraińcy faworyzują swoje firmy na nierównych zasadach, ponieważ faworyzują je w ekolejce. Polskie firmy nie mają takich przywilejów jak ukraińskie firmy. Przeciwko temu również protestują polscy przewoźnicy. Szanowni Państwo, jest mnóstwo obszarów i te obszary będą się w perspektywie czasu rozbieżnych interesów pojawiać. Tutaj w piątek również Konfederacja organizowała konferencję prasową, gdzie pojawił się przedstawiciel polskich sadowników, który został pokrzywdzony, reprezentuje wszystkie firmy, które zostały pokrzywdzone przez ukraińskiego oligarchę Tarasa Barszczowskiego, ściganego listem gończym w Polsce, który prowadzi sobie bez żadnych przeszkód interesy w Polsce. To jest obraz prawdziwej współpracy między Polską a Ukrainą w relacjach handlowych, gospodarczych. Nie ma takich zasad, które obowiązują w Unii Europejskiej i w Polsce, odpowiednich norm takich samych na Ukrainie, które by odwzorowywały przynajmniej w jakimś stopniu standard prowadzenia działalności gospodarczej, działalności handlowej między Unią Europejską a Ukrainą. Szanowni Państwo, ostateczna decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji należy do państw członkowskich i musi być jednomyślna. I najprawdopodobniej ta decyzja zapadnie na najbliższym szczycie europejskim, który jest zaplanowany w połowie grudnia. My apelujemy do premiera, kimkolwiek ta osoba nie będzie, żeby przedstawiła sceptyczne stanowisko, przede wszystkim w kontekście zagrożenia dla polskiego rynku rolnego, niekontrolowanego importu artykułów rolno-spożywczych, w kontekście zagrożenia dla polskiej branży transportowej i w kontekście rozbieżnych interesów, jakie Polska ma z Ukrainą, a ostatecznie zawetowała rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. I Konfederacja jest przeciwna wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Wzywamy polskich polityków ze wszystkich partii, ponad podziałami politycznymi, żeby sprzeciwili się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej i żeby zgodnie stanęli ramię w ramię z polskimi przewoźnikami, którzy w tej chwili śpią na granicy, na przejściach granicznych, żeby walczyć o polski interes narodowy, nie tylko branży przewoźników, ale w ogóle całej polskiej gospodarki. Najwyższa pora, żeby spełnić postulaty polskich przewoźników i wprowadzić choćby tylko w tej żądanej przez nich części równe zasady konkurencji pomiędzy polską a ukraińską branżą transportową. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania? Rozmowy oficjalne w tej sprawie nie są prowadzone. Wczoraj na spotkaniu klubów wszystkich partii ten temat nie był poruszony. No, my możemy jedynie wzywać Platformę Obywatelską, żeby spełniła swoją obietnicę i zaczęła stosować w polskim parlamentaryzmie inne zasady, demokratyczne zasady, a nie takie, jakie stosował PiS kilka lat temu, pozbawiając PSL, klub PSL-u swojego wicemarszałka, przeciwko czemu wtedy Platforma Obywatelska gorąco protestowała. Obawiacie się Państwo, że stanie się pan w tej sesji?
obawiamy, to nie jest właściwe słowo, no Konfederacja będzie robiła swoją robotę i tutaj to też nie jest tak, że nas to bardzo zaskakuje, że Platforma jest gotowa stosować podobne standardy w pracy parlamentarnej, jak wcześniej to robił PiS. Natomiast oczywiście posiadanie wicemarszałka w naszym klubie byłoby narzędziem skuteczniejszej walki o interesy Polaków, więc no liczymy na to, że uda się tę funkcję rzeczywiście otrzymać. Natomiast no nie zamierzamy żadnych ustępstw ani programowych, ani politycznych w tym celu realizować. Jeszcze chciałem zapytać o Państwa oczekiwania przed rozpoczynającą. Nasze oczekiwania są takie, że właśnie będzie nowa większość rządząca realizować normalne, uczciwe, demokratyczne zasady pracy parlamentarnej. Oczekujemy, że projekty ustaw, które będziemy składać, będą poddawane debacie publicznej, będą poddawane głosowaniom, a nie składane w zamrażarce. Oczekujemy, że będziemy dopuszczani do dyskusji, że będziemy mogli reprezentować to, do czego zostaliśmy jako posłowie zatrudnieni, czyli do reprezentowania interesów 1,5 miliona głosujących na nas Polaków. Cała afera z powołaniem wicemarszałków świadczy, że niestety Platforma zmierza pomału w kierunku przeciwnym do tego, który obiecywała, tylko właśnie w kierunku parlamentarnego dyktatu większości, który przez ostatnie 8 lat obserwowaliśmy w wydaniu PiS-u. Apelujemy do polityków Platformy, nie idźcie tą drogą. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Do widzenia, dziękujemy.